To już tradycja, że kiermasz świąteczny zawsze w grudniu przy Urzędzie Gminy odbywa się tutaj z udziałem naszych mieszkańców. W tym roku ponad 50 wystawców, którzy zaprezentowali lokalne produkty świąteczne, stroiki i wiele innych rzeczy, które mogli mieszkańcy nabyć, ale oczywiście też wiele atrakcji, które towarzyszyło temu kiermaszowi świątecznemu. Mieliśmy bicie rekordów, najdłuższy łańcuch choinkowy przygotowany przez dzieci, młodzież ze szkół, naszych mieszkańców. W sumie po połączeniu tych wszystkich części łańcuchowych długość była mierzona krokami przewodniczącego Rady Gminy pana Grzegorza Twardego i w sumie wyszło, że prawie ponad 600 metrów tego łańcucha choinkowego udało nam się wykonać. Gościliśmy zespoły folklorystyczne z gminy Wielka Wieś. Te zespoły wypełniły świątecznym klimatem cały tutaj teren przy gminie, nasz kiermasz. Nie mogło zabraknąć Młodzieżowej Rady Gminy, która przygotowała gminny, rodzinny konkurs na najpiękniejszy domek z piernika. Zgłosiło się 10 uczestników, z których wyłoniliśmy 3 laureatów. Wszyscy uczestnicy dostali nagrody za wyróżnienie. Konkurs przepiękny, fantastyczny, bo łączący rodziny. Na Wielkowiejskim Targu także nie mogło zabraknąć wolontariuszy ze Szkoły Podstawowej Wielkiej Wsi, którzy przygotowali stoisko z ozdobami świątecznymi. Mieliśmy również warsztaty z robienia domków z piernika. Oczywiście trzeba było się trochę wysilić, żeby ten domek zrobić, ponieważ on przyjechał w częściach, należało go skleić na lukrze, a następnie go udekorować. Kolejny sezon targowy za nami. Był to bardzo udany sezon, bardzo pracowity. Dzisiaj z racji posiadania winnicy nad prądnikiem częstowaliśmy dzisiaj grzańcem z własnego wina, zaprawianym własnym miodem. Targ skupia bardzo wiele bardzo pozytywnych osób, które zajmują się bardzo ciekawymi, bardzo nietypowymi czasami rzeczami i sprzedają je tutaj, pokazując pasję, wykazując wielką pasję w tym, co robią. Zgromadziliśmy prawdopodobnie największą ilość Mikołajów na metr kwadratowy w gminie Wielka Wieś. Wszyscy założyliśmy czapki mikołajowe i zrobiliśmy sobie zdjęcie. Dla wszystkich mieszkańców gminy Wielka Wieś zdrowia, wszelakiej pomyślności, szczęścia na te święta, na ten nowy rok, aby każdy dzień był przez Was witany z uśmiechem i radością.